No. Wysiadaj, idziemy. Dlaczego? A ty co tak wolno? No dawaj, gościu. Trzymaj się blisko mnie, sam to załatwię. No to dawaj, no. Jak jesteś taki spryciarz, to dawaj, no. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Turbo Dzik. A ja witam was w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk. Właśnie wchodzimy na grubą akcję z nią. Aj kurde, co za babol. Patrzcie, jak ona pieprza. Nie sposób jej uniknąć. Patrzcie, 95 HP dopiero. Kurde, ją wykończę chyba. Co ty się odpierdala? Żeby jej nie przedobrzył. Okej, okay, jeden cios. Chyba nawet szybki dać. Dobra. Poddajesz się, poddaję! Dobra, pokonana. Wielki babol, ale pokonany. Ja pierdolę! Ej, ej, spokojnie. Jakie spokojnie, jakie spokojnie! Chyba się wkurzyła trochę. Dobra, to już z nią nie zaczynamy. Sorry, ja... Nie masz wprawy w przegrywaniu, wiem. Nie mam zamiaru jej nabierać. Dobra, fajnie. Słuchaj, ja na dzisiaj kończę. Ale dam najpierw znać, żeby nikt ci nie robił problemów. Czuj się jak u siebie. Spoko. Przynajmniej tyle. Ej, tylko się teraz nie przechwalaj, dobra? Bo nie ręczę za siebie. W porzo. Szukam Logana, jesteśmy umówieni. Na co? Na wpierdol chyba. Nie twoja sprawa. Gdzie go znajdę? Chyba na piętrze, ale mówił, żeby mu nie zawracać dupy. Lepiej poczekaj na dole. Pozbądź się Logana, tak? Czyli tak to ma wyglądać. A, tu jest Logan. Tu jest jakieś drzwi piękne. Ten majster sobie trenuje. Słabe. O kurde. Jest ochroniarz tam jakiś. Od góry nie ma jakiegoś wejścia. Chyba nie ma. Dobra, pora się tutaj zakraść. Okej. Zakradliśmy się na tyły. A on sobie tutaj siedzi. Kradniemy się od tyłu i go obezwodnimy. Dobra, to było proste. Zapis rozmowy. Teraz pora stąd spadać. Ziomeczek przyjaciel się tam jakiś gościu odzywał. Chyba jeszcze nikt nas nie widzi. Tak. Uciekniemy. Dobra. Nabroiliśmy trochę. Ale kif to. Bezpieczna to banda. Dobra. Puszczamy teren klubu. Hej, hej, udało się. Nie znamy się. Otrzymałem informację, że Logan Garcia nie żyje. Klientka bardzo zadowolona. Ja również. Zamykam kontrakt i robię przelew. No i pięknie, a ja w takim razie lecę do kolejnej misji, także widzimy się już za chwilę. Okej, zbliżamy się do miejsca, w którym będziemy mieli jakąś walkę. Podobno bardzo niebezpieczną. Słyszałem, że czepiona roja to niezły kutas, w sumie to i dobrze. Taki przecież przyjemniej się bije. No dobra, wchodzimy jeszcze na szybką akcję i bez zbędnego pierdzielenia. Mam tu ustawioną walkę. Ty jesteś Buck? We własnej osobie, chłopcze. Tak sobie na ciebie patrzę i myślę, że zagram w bank. Wykładam całą kasę, jaką mam przy sobie. Świetnie. Bardzo jesteś pewna siebie. Pokażę ci czemu. To ramię robili mi w wojsku. Karbonowe mięśnie, kości z tytanu. Jak dobrze przypierdolę, wgniatam trzycalową blachę. Dobra, dawaj. Przyjmujesz moją ofertę? A? Czy zrobiło się ciepło w gaciach? O, nogę też masz, widzę. Ten... Ładny karabin? Ta Givera, to grad, prawda? Skąd go masz? Pamiątka ze służby. A co? Nie jest ciekawy byłem. Z tego co wiem, to limitowana seria. Wyprodukowano ich tylko 300 na potrzeby KGB.
Proszę, proszę, widzę, że mam do czynienia z ekspertem. No. Ale nie spotkaliśmy się tutaj, żeby sobie pogadać o broni. Ustawiliśmy się, żeby się napierdalać po ryjach. Więc mów, bierzesz moją ofertę? Może broń będzie dobrym wyjściem. Przyjmuję twoją ofertę. Nie akceptuję. Podbijam. Mówiłem ci, postawiłem całą kasę, jaką mam. To dorzuć broń. No chyba, że się boisz. Ciebie! Weź nie pierdol! No... Niech będzie. Stawiam też Grada. Robi się gorąco. Noga, i za mną! Oj, cholera. Gościa z jedną nogą nie pokonam? Dobra. No dawaj, żołnierzyku. Zaczynamy tą balangę. Gotowy? Czy strach cię obleciał, mordeczko? No dawaj. To będzie przyjemność. A co, lubisz to? Lubisz, jak ktoś ci spuszcza w pierdol, he? Lecimy z tym. No, póki co wygląda na... dosyć mocny się wydaje. Ale ma mniej HP niż tamta babka, z którą się waliliśmy niedawno. W tym jeszcze odcinku. Ta już 80. Dobra, powoli z nim się już... kończymy, chłopa. Dostaję ładne obuchy. A twoja giwera jest moja. O, teraz. Dobra, dawaj giwerę teraz. O, bo jeszcze gardło sobie zedrzesz. No dalej. Oddawaj Gnata. Chyba, że będzie napierdzielka. Po moim trupie zajebać go! Dobra. Chyba sobie ja robicie. Mnie? Głównego bohatera? Chcieliście położyć? A ty? Najdłużej się trzymałeś. O, jeszcze się trzymasz. Całkiem długo się trzymał. No dobra. Broń krótka, dostałem jakieś punkty. A teraz Gnat. Gdzie jest jego Gnat? Czy on leży tu? Całkiem fajna pukawka. No dobra, znakomicie. To co, może lecimy na kolejne walki? Na ulicy mówią, że z Bukiem była jakaś jadka. Typ zawsze był śliski. Cieszę się, że wyszedłeś z tego cały. Spoko. Nie ma problemu. A my robimy kolejne zleconko. Zobaczymy. Zadzwoń do Wakado Okady. Spoko. Zobaczmy, o co chodzi. Namyśliłeś się? Bierzesz to zlecenie? Dobra, biorę. Świetnie. Klient będzie czekał przy samochodzie na rogu 6 i Brandon Street. Pojedziecie razem. Klient chce osobiście zobaczyć, jak rozwalasz tego faceta. Powodzenia. 900 metrów stąd. To się karne. Niedaleko. No dobra, jesteśmy na miejscu. Wi, fucha jest. Klientowi ktoś zajebał sporą ilość beta-acid. Nie wiesz co to? Nieistotne. Ważne, że jest sporo warte i klient chce, żeby to do niego wróciło. I tu wchodzisz ty. Z giwerą w ręku. Więcej info w załączniku. Dobra. Jeszcze to załatwimy. Co tu pisze? Sprawa jest prosta. Ktoś komuś zjebał, a ty musisz to odzyskać. Okej, Six Streety. Nie ma go jeszcze. Trzeba czekać. Dobra, trochę sobie posiedzimy, poczekamy. Ale będzie dobra misja, coś czuję. Bo tamte kontrakty były akurat do bólu nudne. To zaś misje poboczne. No. Przychodzę od Wakako. Od Okady? Wyjaśniła ci, na czym polega zlecenie? Tak, mam na kogoś zlecenie. No? Nie na kogoś, tylko na mordercę. Nazywa się Joshua Stevenson. No, fajnie. Siadaj za kierownicą, porozmawiamy w samochodzie. Ja za kierownicą, czyli mam prowadzić twoją brykę. Jakoś mi ufa. Otwierasz tą brykę? Dobra, gdzie jechać teraz, mistrzu? Boże, jak ty żeś tu usiadł? Dobrze się czujesz? O, będą go przewozili tą ulicą. Zaczekamy na ich samochód i pojedziemy za nim. Chcę zobaczyć, jak go rozwalasz. Dlaczego? Chcę, żeby się bał, zanim zginie. Stevenson nie będzie sam? Nikt mi o tym wcześniej nie powiedział. Zabijesz tylko jego. Fajnie. Kto będzie mu towarzyszył? Będą uzbrojeni? To zwykli ludzie. Zastraszymy ich i nawet nie kiwną palcem. Dobra. Zwykli ludzie, czyli kto? Ważniaki, które wyciągnęły go z pierdla. Wystarczy, że nie będziesz do nich strzelał. Nie podoba mi się twój plan. Co to znaczy?
Nie potrzebuję publiczności. Poza tym istnieje ryzyko, że nam zwieją. Wydałem na fikserkę oszczędności całego życia. Jadą! Za nimi już! Dobra, kurde. W takim razie gruba akcja. Chce mnie zabić! Lecimy za nim. Fura przyznaje, że nieciekawa do tego typu zadań. Pilnuj go, nie może nam zwiać! Dobra, ciszej, gościu. A te samochody, które nagle wyjeżdżają nam na twarz. To już znamy ze wszystkich serii GTA. I tutaj też ten pomysł się pojawił. Uważaj! Chyba ktoś z nami będzie leciał. On wygląda podejrzanie. Trzymam dystans, żeby po prostu ten gość się nie skapnął, że go śledzimy. Wiecie, jak to może być? O, to jest podejrzane auto. Zera wyciągną giwerę, mam takie wrażenie. Ja mam złe przeczucie, że ten gość, który z nami jedzie, zginie, a cel, na którego mamy zlecenie, ucieknie. Zobaczymy. Nie możemy go zgubić! No i go nie zgubimy, spokojnie, do cholery jasnej. Mi jeden gościu zaczyna stresować. Strasznie nerwowy jegomość. I co, daleko będziemy jechać? Furka, całkiem spoko. Nadąża. Ale też nie musimy za szybko tutaj zasuwać. Także nawet taki van, czy tam to się nie nazywa van, tylko to jest ten pick-up. O, pick-up. Ten pick-up, no, nadąża, zadąża. Te tempo jest akurat dla niego odpowiednie. Boże, gdzie oni jadą? Jakąś krętą drogą. Czy oni się dobrze czują, do cholery jasnej? Samochód NCPD. Zatrzymaj auto! Kurwa, hamuj, powiedziałem! No? Wysiadaj, idziemy. Dlaczego? A ty co tak wolno? No dawaj, gościu! Trzymaj się blisko mnie, sam to załatwię. No to dawaj, no! Jak jesteś taki spryciarz, to dawaj, no! Zabiję skurwysyna. Jest mój. To dawaj, no idź, no szybciej, no. Zestrzelam cię zaraz. Ja sobie akurat schowam się tutaj, żeby we mnie nie zastrzeli. A ty to sobie idź tam. NCPD! Stój, gdzie stoisz! Rzuć broni na ziemię! Zabiję go. Chronisz życie mordercy! Ani kroku dalej, bo zginiesz! Stójcie! Nie! Nie! Żadnego zabijania! To mordercy! Ja też jestem mordercą! Jeśli zastrzelisz tego drugiego, zrywam naszą umowę! Vasquez! Jasne! Dajmy się wystrzelać! Orzesz, kurwa mać! Nie możemy go tak zostawić! Media rzucą się na niego jak sępy! Co wy odpierdalacie? Jestem gliną! Zabieraj stąd tę pierdoloną ciężarówkę! No, no, no! Weźmiemy go ze sobą! Co? O co tu do cholery chodzi? Mam jechać z wami? Tak, potrzebuję cię. Chyba cię pojebało. Jeszcze jedno słowo i dzwonię do wytwórni. To będzie koniec twojej kariery. Gregor, mieliśmy nikt próbę zamachu. Nikt ci nie zrobi krzywdy. Tak. Powiedzmy, że chcę jeden cię wynająć. Bill Jabłoński. Niekarany. Niech będzie. Dokładnie. Dobra, co tu jest zgrane? Oczywiście, tylko jak nie przesyłajcie radiowozu. Pełna dyskrecja. Wi. Ja jestem Joshua Stevenson. Ale pewnie to wiedziałeś. Mówiłem ci, żebyś rzucił broń. Kim był twój towarzysz? Trzeba było posłuchać. Bill Jabłoński. Wynośmy się stąd. Kojarzysz? Chłopaki z NCPD posprzątają bałagan. Tak, kojarzę. Ale poromana akcja. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ej, ty jesteś Wi. Słyszałem o tobie. No? Nie mogę się odwzajemnić tym samym. Jest niebezpieczny, nie możemy go zabrać. Chcę mu zaoferować pracę. Jezu Chryste. No dobra, w tym odcinku to będzie na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Najpierw, że się z wami żegnam i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w Cyberpunku. Trzymajcie się, cześć.